Oh, dzień dobry, kochani. Sorry, mam tutaj straszny bałagan dzisiaj. Przyszedłem prosto z piwnicy, jestem taki też nieogolony, niepoczesany. Koszula nieświeża, a tu telewizja przyjechała. No, nie wiem, co zrobić. Czy to porządkować? Nie, zrobimy inaczej. Dzisiaj kolejny odcinek serialu. Ja zgaszę światło, nie będzie widać w ogóle tego bałaganu. O, tak jest chyba lepiej, użyło, nie? Trochę jakby ten bałagan zniknął. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym akapitem z 8 rozdziału Ewangelii Jana, wersety od 12 do 20, i mamy tutaj kolejną trudną dyskusję Jezusa z faryzeuszami religijnymi. Ale przeczytajmy najpierw, rozpoczynając od wersetu 12. No tak, ale nie da się czytać w kompletnej ciemności, więc włączyłem światło. Zresztą nie da się niczego zrobić w ciemności, a już tym bardziej czytać Słowa Bożego. Więc włączyłem światło i to będzie ilustracją do dzisiejszego czytania, bo na pewno się zastanawiacie, po co cała ta maskarada, ta inscenizacja, ale ma ona związek z tym, co dzisiaj będziemy czytać, i to duży, ale to się wyjaśni pod koniec. Więc czytajmy Słowo Boże. Wtedy ponownie Jezus powiedział im, mówiąc: ja jestem światłem świata. Kto za mną idzie, na pewno nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Powiedzieli więc do niego faryzeusze: ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Jezus w odpowiedzi rzekł im: nawet jeśli ja świadczę sam o sobie, to moje świadectwo jest prawdziwe, gdyż wiem, skąd przyszedłem i gdzie odchodzę, lecz wy nie wiecie, skąd przyszedłem i gdzie odchodzę. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. A nawet jeśli ja sądzę, sąd mój jest prawdziwy, gdyż nie jestem sam, ale jestem ja i ten, który mnie posłał, Ojciec mój. A w prawie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Ja jestem tym, który sam świadczy o sobie i świadczy o mnie ten, który mnie posłał, Ojciec mój. Wtedy powiedzieli do niego: gdzie jest twój ojciec? Jezus odpowiedział: ani mnie nie znacie, ani mojego ojca. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego ojca. Te słowa wypowiedział Jezus w skarbcu, ucząc w świątyni. I nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Ta ostatnia uwaga jest o tyle istotna, że wskazywała miejsce, w którym to wszystko, ta trudna kolejna dyskusja Jezusa z faryzeuszami, w którym się odbywała. Mianowicie prawdopodobnie wszystko wskazuje, że na dziedzińcu kobiet, gdyż tam znajdowały się skarbony, do których Żydzi wrzucali ofiary. No różne, na świątynie, czy tam przeróżne inne zbożne cele. Więc najprawdopodobniej cała ta rozmowa rozegrała się właśnie na dziedzińcu kobiet. Na tym dziedzińcu kobiet były umiejscowione również kandelabry, takie potężne. Niektórzy mówią, że było ich kilkanaście, inni określają ich liczbę na cztery. Cztery takie potężne świeczniki czy kandelabry, które oświecały w czasie święta namiotów, bo trzeba wiedzieć też czas tego, kiedy rozgrywała się ta akcja. To było święto namiotów, prawdopodobnie koniec już święta namiotów, albo nawet już się skończyło to święto namiotów. 7 i 8 rozdział to jest właśnie ten czas, święto namiotów. I w czasie święta namiotów te kandelabry paliły się przez całą noc. Światło było potężne, podobno dochodziło do wszystkich zakamarków Jerozolimy, zewsząd było widoczne. Taka była właśnie intencja tego święta, święta namiotów, żeby przypomnieć czy wspomnieć czas, kiedy Żydzi byli w pielgrzymce z ziemi niewoli, z Egiptu, do ziemi wolności, do ziemi obiecanej, no właśnie do Palestyny, w której zostali doprowadzeni po 40 latach tej wędrówki. I na upamiętnienie tej wędrówki i Bożej opieki, troski i jakby opatrzności Bożej nad tym ludem, właśnie te obchodzono te 7 dni tego święta. Żydzi, te kandelabry miały też takie znaczenie symboliczne, które paliły się przez całą noc, że pamiętamy, że kiedy Żydzi zostali wyprowadzeni z Egiptu, to
przed nimi, drogę wskazywał im i oświetlał słup ognia, potężny słup ognia, który szedł przed nimi, jak gdyby poruszał się i wskazywał, rozświetlał im drogę. Więc te kandelabry miały jakby upamiętnić i symbolizować właśnie ten fakt. One były tym światłem, które przyświecało ludowi Bożemu. No i teraz Jezus przychodzi w tym momencie, w to miejsce, gdzie najprawdopodobniej, taka jest moja koncepcja, dopalały się już, koniec święta był, być może to był ranek, chyba nawet na pewno. No i te kandelabry być może już się dopalały. Może się jeszcze tliły, może jeszcze jakiś słaby dym z nich leciał, czy coś w tym rodzaju. Pamiętajmy też, że za dnia właśnie obłok dymu, słup dymu prowadził lud Boży. Jezus przychodzi w to miejsce i mówi, ja jestem światłością świata. Tak jak tu czytamy w zdaniu 12, ja jestem światłem świata. Kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności. Czyli on jest jak gdyby tym Bogiem, Jahwe, który prowadził ich na pustyni, w tym słupie ognia, oświetlając drogę. Jezus mówi o sobie, ja jestem tym światłem. I tutaj te kandelabry, które dogasały, też przywoływały całą tą narrację tego święta i tego światła właśnie. To niektórzy nazywali to świętem świateł nawet, no, choć były różne nazwy użyciu. Święto Sukot, sezon radości, no, wiele różnych, było to najradośniejsze żydowskie święto, najbardziej takie kolorowe jednocześnie, ale o tym opowiadałem w poprzednich odcinkach dokładniej, więc zapraszam, żeby sobie te poprzednie odcinki zobaczyć. No i Jezus jak gdyby staje na środku tego dziedzińca i woła, ja jestem światłem świata. Różniącym się od wszystkich innych świateł, też i tych kandelabrów, które właśnie dogasały, że wszystkie inne światła, jakie mają ludzie, no kiedyś zgasną. Nie mówiąc o tym, że są niedoskonałe. A Jezus jest światłem wiecznym. On nie zgaśnie, nigdy nie zgaśnie. Światło Boże. A więc mamy umiejscowienie tego i czas. Wiemy, co symbolizowały te kandelabry. No i teraz Jezus zwraca uwagę na to, że On jest tym światłem. Co to jest światło w ogóle? Jaki sens ma to powiedzenie, ja jestem światłem? No, wiele. To jest wielowymiarowe. No na przykład światło przyciąga wzrok, tak? Kiedy marynarze, żeglarze gdzieś w nocy płynęli po morzu czy jakimś oceanie i widzieli w oddali światło latarni, no to wiedzieli, dokąd się kierować. I otucha wstępowała w ich serce, że docierają wreszcie do celu. Podobnie też, kiedy mamy światło, no to tak jak mówię, możemy czytać, możemy robić cokolwiek innego. A kiedy nie ma światła, to wtedy panoszy się zło. Na przykład w 1977 roku wydarzyła się taka ciekawa historia w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Po prostu zgasły wszystkie światła. Przepaliły się transformatory i te linie energetyczne, te kable, którymi prąd był doprowadzany do Nowego Jorku z elektrowni i do okolic, chyba w całym stanie nawet. Zgasły światła na kilkadziesiąt godzin co najmniej, zanim uporano się z tą awarią. Całkowita ciemność ogarnęła Nowy Jork. I co się wtedy działo w tej ciemności? No, źródła opisują, do dzisiaj to niektórzy pamiętają jeszcze, że wtedy zaczęły wychodzić gangi, a nawet zwykli ludzie wychodzili na ulicę i zaczęli okradać sklepy, hipermarkety, włamywali się, tłukli szyby, włamywali się i masowo kradli, przestępstwa, gwałty. Później w statystykach zliczono to wszystko i było kilka tysięcy włamań, gwałtów, przestępstw różnych, morderstw nawet. No i wiele innych grzechów, problemów się wtedy pleniło w czasie tej nocy, w której wszystko było pogrążone w ciemnościach. A więc tam, gdzie jest brak światła, tam panuje ciemność. A tam, gdzie panuje ciemność, tam panuje zło, zbrodnia, przestępstwo, grzech. I ciemność intelektualna również. Tak więc tam, gdzie nie ma Jezusa, tam nie ma światła.
Więc gdzie nie ma Jezusa? No, można sobie wyobrazić, często właśnie tam, gdzie rzekomo panuje największa oświata, największe światło i nauka. Czyli na uczelniach, w szkołach. Tam, gdzie brakuje Jezusa, tam jest ciemność. I nie ma się co oszukiwać, no po prostu taka jest prawda. Przynajmniej Biblia tak twierdzi, a ja wierzę Biblii, a nie ludziom. A więc ci, którzy twierdzą o sobie, że są oświeceni, że są naukowi, ateiści, czy inni ludzie, którzy no może wierzą w dobro albo w jakieś religie, różne religie mamy przecież na świecie, ale nie wierzą w Jezusa, nie idą za Nim, błądzą w ciemnościach. Bo jeżeli Jezus jest światłością i światłem, to znaczy, że ten, kto jest blisko Jezusa, chodzi w świetle. Światło rozświetla drogę w jakiejś odległości, ale im dalej, tym coraz mniej tego światła, a w końcu panuje już i ciemność, gdzieś bardzo daleko. Można by więc powiedzieć, że jeśli jesteś daleko od Jezusa, to jesteś daleko od światła, a blisko ciemności, bym nie powiedział ciemnoty. Już Izajasz, bez mała jakieś 1000 lat przed Jezusem, zapowiadał, że światłość wielka zabłyśnie nad Izraelem i dokładnie precyzował gdzie. A Mateusz w swojej Ewangelii powtórzył te słowa Izajasza i doprecyzował, że ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordanię, Galilea pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom mrocznej krainy śmierci światło wzeszło wielkie. O jakie to światło chodzi? No oczywiście o Jezusa. Dlaczego tutaj takie dziwne stwierdzenia? Ziemia Zabulona, ziemia Neftalego. Otóż to były dwa plemiona, które z tych 12 izraelskich, które podzieliły się ziemią po dotarciu z Egiptu przez pustynię do ziemi obiecanej i one otrzymały na północy swoje ziemię, właśnie w okolicach Jeziora Galilejskiego, nawet tam trochę wyżej, za Jeziorem Galilejskim. I mniej więcej granica pomiędzy tą ziemią Zabulona i Neftalego mniej więcej przebiegała w okolicach no, dzisiejszego, wtedy, 2000 lat temu, Kafarnaum. Nie wiem, czy Kafarnaum istniało za czasów Izajasza, który to zapowiadał, ale w tamtym miejscu właśnie ta granica tych dwóch ziem Zabulona i Neftalego przebiegała i tam też przebiegała droga morska za Jordanię, zwana też Galileją Pogan, no bo to była właśnie w Galilei tam przebiegała ta droga. No i tam zamieszkał przecież Jezus, który mieszkał przez większość swojego życia w Nazarecie, ale potem przeniósł się na czas swojej służby publicznej, przeniósł się do Kafarnaum i zamieszkał najprawdopodobniej w domu Piotra. Nie wiemy tak dokładnie, jak to wyglądało, w czyim domu mieszkał, czy wynajmował, ale wszystko wskazuje, że zamieszkał w domu Piotra. Więc rzeczywiście tutaj wypełniło się Słowo Boże, słowo Izajasza, proroka, no i Mateusz je powtórzył, że tam właśnie zabłysło w tej ziemi, ziemi pogańskiej, pogan, bo Galilea była nazwana ciemnogrodem, miejscem ciemnym, zacofanym. Tam wzeszło te światło prawdziwe. No ale faryzeusze, Żydzi na to odpowiedzieli, ale ty sam świadczysz o sobie, więc świadectwo twoje nie jest prawdziwe. A w odpowiedzi Jezus im mówi, że jego świadectwo jest prawdziwe, bo wie skąd przychodzi i dokąd odchodzi. Skąd przychodzi? No Jezus wie skąd przychodzi. No przychodzi na świat od Boga. Jezus przyszedł od Boga. Żydzi tego nie wiedzieli, dlatego posądzali Jezusa o to, że no, jego świadectwo nie może być prawdziwe, no bo nie pochodzi od Boga. Ale nie rozpoznali tego, że Jezus przychodzi rzeczywiście od Boga. Jezus zarzuca im, że wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Bo tutaj Jezus mówi, że nikogo nie sądzi. Ale chyba prawdopodobnie chodziło mu, miał na myśli to, że nikogo nie sądzi tak samo jak ci faryzeusze, czyli według ciała, czyli takimi ludzkimi standardami. Faryzeusze nie sądzili według serca tak jak Bóg sądzi. Bóg sądzi według serca, patrzy na serce człowieka, a nie według ciała. Czyli Bóg nie sądzi kogoś po jego ani wyglądzie, ani jego statusie materialnym, ani jego wieku, piękny i młody, ani jego statusie intelektualnym, ani jego statusie społecznym,
co on znaczy w społeczeństwie, czy jest wykształcony, czy zajmuje jakąś ważną pozycję, czy jest kapłanem, czy arcykapłanem, czy uczonym w pismach, czy jeszcze kimś takim, kogo szanują ludzie, wtedy szanowali takich właśnie uczonych w pismach, kapłanów. Bóg patrzy na serce i sądzi według serca. Tak właśnie sądzi Jezus. Dlatego, że w następnym zaraz zdaniu, choć wcześniej powiedział, nikogo nie sądzę, a nawet jeśli ja sądzę, czyli jednak Bóg sądzi. Bóg sądzi, tyle że mój sąd jest prawdziwy, czyli Bóg sądzi, Jezus sądzi sprawiedliwie, w odróżnieniu od ludzi, którzy sądzą to, co widzą, to według swoich standardów, to jak mniemają o kimś, nie znając jego wnętrza i jego serca. I teraz powołuje się na to Pan Jezus, że nie jest sam, tak jak ludzkie standardy w ten czas nakazywały, żeby jeżeli w sądzie odbywa się jakaś sprawa i jest jeden głos przeciwko drugiemu głosowi, to żeby nie było tak, że słowo jest przeciwko słowu, no bo jeżeli jeden mówi tak, a drugi inaczej, no to komu wierzyć? Każdy mówi po swojemu. Więc w sądzie żydowskim wtedy trzeba było, zresztą też i w naszym, trzeba było dwóch lub trzech świadków na potwierdzenie jakiejś tezy, czy jakiejś obrony kogoś, czy czegoś takiego, udowodnienia komuś winy. No, brało się to po prostu ze stosunków międzyludzkich, no, jakie panują w każdym społeczeństwie, które składa się z ludzi. A ludzie, no niestety, są kłamliwi. Zresztą nawet Słowo Boże mówi, że wszyscy są kłamcami. No, jeżeli ktoś jest naprawdę uczciwy, to sam to widzi, że wszędzie wokół ludzie kłamią. Podobno kiedyś ktoś zrobił takie badania socjologiczne, naukowe oczywiście i zbadał, jak często ludzie kłamią. Okazało się, że kobiety kłamią 3 razy dziennie, tak średnio statystycznie. Natomiast mężczyźni 6 razy. Więc dlatego potrzebni byli 2 świadkowie. Jezus mówi, okej, skoro wy ludzkimi standardami sądzicie i przykładacie ludzką miarę, no to ja mam tych 2 świadków. Pierwszy świadek to jestem ja, to świadczę sam o sobie, a drugi to jest ten, który mnie posłał, czyli mój ojciec. Tak? Bo patrzcie, Żydzi, tak zresztą i wszyscy dzisiejsi ludzie, wymagają jakichś dowodów na to, że Jezus jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Przecież każdy może powiedzieć, no jestem Bogiem. Czy ja tak nie mogę powiedzieć? Mogę tak powiedzieć. Oczywiście nikt mnie nie uwierzy, ale każdy może wypowiedzieć takie słowo. Jezus tak powiedział, oczywiście nie wprost, powiedział, że jest Synem Bożym albo że jest obiecanym Mesjaszem, o którym było wiadomo, że jest to Syn Boży, więc dla Żydów to było bluźnierstwo, bo nie było żadnych dowodów. No ale jak to nie było żadnych dowodów? No zobaczmy tutaj, jaka jest obłuda ludzi, którzy nie chcą ufać Jezusowi, nie chcą zawierzyć w to, kim On naprawdę jest. Przecież Jezus w czasie, w którym to mówił, tak mniej więcej była to już chyba 2 połowa Jego służby, wykonał w tym czasie, dokonał wielu cudów niewyobrażalnych, których żaden normalny człowiek, który choćby o sobie mówił, przysięgam, że jestem Bogiem, wierzcie mi wszyscy, jestem Bogiem, choćby nawet tak mówił, to żaden człowiek nie jest w stanie dokonać takich rzeczy i dostarczyć takich żelaznych dowodów na to, że jest kimś więcej niż tylko człowiekiem, który mówił o sobie, jestem Bogiem. Bo przecież nikt nie był w stanie dokonać, nawet dzisiejsza medycyna nie jest w stanie dokonać takich cudów, jakich masowo dokonywał Jezus. Choć tutaj w Ewangelii jest opisanych może 50 cudów, to jednak było ich znacznie więcej. Bo gdzieś w Ewangelii Marka, którą ostatnio czytam, jest napisane, że tam, gdzie przybywał Jezus, nieraz ciągnęły całe tłumy ze swoimi chorymi, nieśli swoich chorych, przyprowadzali ich i tak dalej. A Jezus ich uzdrawiał i nie jest to opisane. Tyle się na takim krótkim zdaniu kończy się ten fragment. No więc było tam wielu, których Jezus, może nawet 1000, albo nawet jeszcze więcej, których Jezus uzdrowił. To jest dowodem na to, że nie jest On po prostu człowiekiem, który przyszedł i coś mu odbiło i twierdzi, że jest Bogiem. Ale Żydzi, jak widać, chcieli jakichś innych dowodów. Nie wiadomo jakich, bo przecież to był bardzo silny dowód, który świadczył o Jezusie sam o sobie. I mieli te dowody. Przecież przyszedł Jan,
któremu Żydzi no w zasadzie wierzyli, w zasadzie go szanowali, choć można powiedzieć, że też go w jakiś sposób trollowali, tak mówiąc współczesnym językiem, bo też przychodzili do niego i żądali, żeby powiedział, kim tak naprawdę jest, kto mu dał prawo do tego, co robi, czy ma jakieś upoważnienia od arcykapłanów i od elity religijnej. No ale ogólnie rzecz biorąc bali się go i szanowali, respektowali jego nauczanie, a sam Jan Chrzciciel powiedział, że właśnie po to przyszedł, żeby zapowiedzieć tego Mesjasza, który idzie za nim, ale jest większy od niego. No i wskazał wyraźnie na Jezusa, więc było świadectwo tego drugiego człowieka, który przecież był respektowany w Izraelu, cieszył się dużym szacunkiem i był bardzo popularny. No ale faryzeuszom nadal żadne dowody nie wystarczą faryzeuszom. Uczonym w pismach, uczonym w prawach i oświeconym światłem ludziom nie wystarczą żadne dowody. Oni muszą, no nie wiem, co muszą, w każdym razie, tak jak i dzisiaj, kiedy rozmawia się z ateistami niektórymi, myślę, że z większością, albo z religiantami, z ludźmi religijnymi, to upierają się przy swoim i nie uwierzą w to, co tu jest czarno na białym napisane. Nie tylko chodzi o to, kim był Jezus, ale też i co robił i czego nauczał. Nie, no oni mają swoje poglądy na ten temat i choćbyś im dawał, nie wiem jak twarde dowody, to oni i tak będą obstawali przy swoim. Wtedy powiedzieli do niego, gdzież jest twój ojciec? Jezus odpowiedział, ani mnie nie znacie, ani mojego ojca, bo gdybyście poznali mojego ojca, to znalibyście i mnie. To już któryś raz się powtarza w Ewangelii Jana, już wcześniej czytaliśmy, że Żydzi, którzy twierdzili o sobie, ci faryzeusze, uczeni w prawach, arcykapłani, twierdzili o sobie, my jesteśmy znawcami Boga, głęboko w Niego wierzymy. Nasza religia, nasza świątynia i my to jesteśmy po prostu znawcami, wielbicielami tego Boga i czcimy Go, oddajemy Mu najwyższą cześć, a wszyscy inni może trochę gorzej, a już najgorzej z Jezusem, bo przecież Jezus był wrogiem numer jeden faryzeuszy i arcykapłanów. Dlaczego tak było? No właśnie dlatego, że tak naprawdę oni nie znali Boga, bo gdyby znali Boga, to musieliby znać też Jezusa i wiedzieć, kim On naprawdę jest. Bo nie można być przyjacielem Boga i być wrogiem Jezusa. Po prostu tego się nie da zrobić, dlatego że Jezus i Bóg to jest jedno. Jezus o sobie mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc jeżeli ktoś odrzucał Jezusa, tak to robili właśnie tutaj faryzeusze, to po prostu całkiem zwyczajnie odrzucał Boga Jahwe, czy Jehowę. Boga jestem, który jestem. Tym, który się objawił Żydom przez Mojżesza i wcześniej przez Abrahama i przez innych proroków i w którego święcie wierzyli. Tak im się przynajmniej wydawało. A tak naprawdę byli bardzo daleko od Niego i też byli bardzo daleko od tego światła. Jezus jest światłością. Gdyby zbliżyli się do Jezusa, to pozwoliliby, żeby Jezus ich oświecił. Ich umysł rozświetlił, oświecił i wtedy by zrozumieli prawdę. Ale oni nie chcieli przyjąć tej prawdy. I tak jak tutaj jest napisane, pytają go, no gdzież jest twój ojciec? W tym pytaniu też była taka złośliwa sugestia, najprawdopodobniej, nie jest to wprost, ale najprawdopodobniej była zawarta taka złośliwa sugestia, bo w tym okresie, kiedy się to wszystko rozgrywało, zresztą służba publiczna Jezusa cała od początku, już wszystko wskazuje na to, że już dawno nie żył jego ziemski ojciec, czyli Józef, no nie żył, więc przywoływanie go jako ewentualnego świadka no było bez sensu. No Jezus musiałby wtedy odpowiedzieć, no nie ma mojego ojca tutaj na ziemi, sorry, nie może on zaświadczyć o mnie, choć przed chwilą powiedziałem, że o mnie świadczy mój ojciec, no ale kurczę, macie rację, nie ma mojego ojca, no to jak on może tu stanąć i zaświadczyć, skoro nie żyje już? Więc to było prawdopodobnie taka złośliwość, ale mogło to być jeszcze mieć drugie dno i głębiej posunięte ze strony hipokrytów religijnych i faryzeuszy i religiantów. Mogli Jezusowi zarzucać, że w zasadzie jego ojciec
ten ziemski jest nieznany. Pochodzenie Jezusa nie jest do końca jasne, bo najprawdopodobniej chodziły jakieś plotki po Nazarecie, że Jezus jest z nieprawego łoża, że tak naprawdę nie wiadomo, kto był jego ojcem. Ta historia z Betlejemu gdzieś tam doszła różnymi drogami i najprawdopodobniej to był właśnie taki złośliwy, wymierzony w niego zarzut. Ty nam tutaj mówisz, że jesteś Mesjaszem, że jesteś Synem Bożym, a jesteś być może bękartem, który pochodzi z nieprawego łoża. Już w prologu Jana czytaliśmy, że było prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był i świat jest przez niego uczyniony, ale świat go nie poznał. Nie poznał tej światłości, która przyszła na świat. I chwilę dalej w Ewangelii Jana 3 rozdziale 19 zdanie czytamy tak. To jest przyczyna, dla której ludzie odrzucili światło. To natomiast jest sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie przychodzi do światłości, aby czyny jego nie zostały obnażone. No i teraz się wyjaśniła cała ta inscenizacja, którą pokazałem na początku. Kiedy miałem po prostu tutaj bałagan, on symbolizuje bałagan w życiu wielu ludzi, nieporządek, po prostu zło, grzech, plugastwo wszelakie. I ci ludzie, zamiast zbliżyć się do światła i zobaczyć, że jest bałagan, że jest nieporządek, że jest bajzel, że jest plugawstwo i zło, i pomóc, poprosić Jezusa, żeby pomógł, żeby to uporządkował, bo tylko w świetle można uporządkować coś, czego się w ciemności nie widzi. Światło wszystko obnaża i pokazuje, gdzie jest zło, gdzie jest bałagan. Tak ja wam tutaj chciałem zilustrować i pokazać właśnie to, że można na dwa sposoby uporać się z nieporządkiem, z bałaganem i ze złem. No jeden sposób to jest tak, jak tutaj Biblia mówi, przyjdź do światła, a drugi sposób, no jak nie lubisz bałaganu, to proste rozwiązanie. Zgaś światło i nie będziesz niczego widział. No i ja tak zrobiłem. Nie było niczego widać, no ale bez światła nie widać też Słowa Bożego. I te Słowo Boże, albo my będziemy się trzymali z daleka od tego Słowa Bożego i wtedy będziemy blisko trzymali się grzechu, albo będziemy się trzymali blisko Słowa Bożego, a ono będzie nas trzymało z daleka od grzechu, od ciemności, od bałaganu, nieporządku, wszelkiego plugastwa i zła. I to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że to jest nienaukowe, że to jest historia, że to już jest nieaktualne, że prawdopodobnie jakieś baśnie albo bajki, że Biblia zawiera wiele błędów, no a nauka i ewolucja to jest to. To nie jest prawdą. Prawdą jest to, że ludzie, którzy nie chcą znać prawdy i nie chcą być blisko tej prawdy, nie chcą żyć w sposób moralny, tak jak nakazuje Słowo Boże, nie chcą żyć w sposób etyczny, zgodny z moralnością zaproponowaną przez Słowo Boże, znajdują sobie różne wymówki. Tymi wymówkami jest właśnie rzekoma nauka, rzekoma naukowość, rzekoma nieprawdziwość Słowa Bożego, rzekoma jakaś legendarność tego i tak dalej, znajdują tysiące powodów, wszystkie są nienaukowe, ale oczywiście oni nazywają to naukowymi dowodami, które są pozbawione jakichkolwiek podstaw naukowych, no ale trzeba wierzyć, że one są naukowe, po to, żeby zaprzeczyć temu światłu, które płynie ze Słowa Bożego. Bo to światło pokazałoby, kim naprawdę jesteś. Dlatego uczulam cię, kimkolwiek jesteś, czytelniku czy nieczytelniku Słowa Bożego, żebyś zaczął te Słowo Boże czytać i traktować poważnie, bo właśnie ono jest światłem. Jak zaczniesz je czytać, wtedy zobaczysz, co jest do zmiany w twoim życiu i jak wiele trzeba tam zmienić. Całe życie trzeba zmienić. No, oczywiście my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jesteśmy bezsilni, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To może zrobić tylko Bóg przez Ducha Świętego w naszym życiu. Dlatego nie tyle zasubskrybujcie na koniec kanał i dajcie lajka,
ale zacznijcie czytać Słowo Boże. Zacznijcie czytać, rozważać, ja Wam w tym trochę pomogę. No więc ta subskrypcja i ten like pomoże w tym, żebym ja mógł Wam pomóc. Będziecie dostawiać powiadomienia o kolejnych odcinkach z tej serii. A tymczasem szczęść Boże wszystkim. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co powiesz, gdy nie będzie istniał czas? Co zrobiłeś?